powinniśmy wysłać do Wrocławia paczkę. Paczką jest zjawiskowy kontener, ale nie tylko, bo także oczywiście szereg działań, które będą się działy w przestrzeni publicznej Wrocławia. Jeżeli chodzi o przeróbkę kontenera, tym bardziej multimedialnego, to jest absolutny debiut. Można będzie uprawiać aktywność kulturalną na trzech tarasach, które będą przy transportowanym kontenerze zamykały go. W momencie, kiedy gdzieś będzie lądował, będą się otwierały i stanowiły osobne sceny. Ciężko może sobie to teraz wyobrazić, ale tak będzie. W środku będzie piękne drewienko. Brzmi sztormem. Przybył dzisiaj Szczecin kontener, wiadomo, ale po otwarciu kontenera wysypali się artyści w miasto, ale wysypała się też pogoda trochę sztormowo-portowa, tak bym nazwał. W różnych miejscach, w różnych punktach trzeba poszukać tego Szczecina i go jakoś spróbować odnaleźć i go sobie nazwać i utożsamić. W Wrocławiu mamy bardzo wiele wspólnego. Myślę, że mamy podobne flow, jakby powiedzieli artyści. Jestem przekonany, że różne pomysły artystyczne, które się tutaj pojawią i spotkania między artystami zaowocują także w przyszłości. Jest jakiś nowy duch w Szczecinie i to jest budujące. Szczecin mi się kojarzy z dostępem, prawie z dostępem do morza. Kojarzy mi się Szczecin z rondami. Przeurocze ulice, pełne zieleni, z osobliwym klimatem. Nie kojarzy mi się na pewno z kulturą, też z muzyką najbardziej. Szczecin z miastem, które wszyscy myślą, że jest nad morzem, a nie jest. Jesteśmy fanami zespołu Chorz, tak. Bardzo robimy dowcip w ich tekstach. Niezwykłe teksty, które otwierają głowę i wyciągają nas z takiej szarej codzienności. Zawsze podziwiam Olka za to, że skacze na publiczność, kiedy jest 10 osób pod nim. To jest cud nad Odrą, że on cały czas chodzi na dwóch nogach. Wspomnienia z dzieciństwa. Zabawa, sport jest super. Przygotowaliśmy trzy filmy, które pokazują Szczecin z trzech różnych stron. Wszystko w technologii 360 stopni, czyli możemy dowolnie obracać się naokoło i patrzeć, co jest za nami, pod nami. Ludzie bardzo fajnie odbierają to, że znajdują się w centrum wydarzeń. No i najbardziej chciałbym zobaczyć właśnie tą Wenecję szczecińską. Gdziekolwiek to dokładnie jest, w tym dokładnie miejscu, ale tam bym się chętnie przypłynął. Trzeba pomyśleć na tym, żeby pojechać i zobaczyć. Byłem właśnie na Wach. Super, super, super uczucie.
Kafka na żywo to jest... nie rośnie na drzewach, że tak powiem. Bardzo miłe wrażenie, tym bardziej tutaj w tych godzinach koncert. Bardzo przyjemny czas spędzony. Widzę Szczecin we Wrocławiu na każdym kroku. Widzę w podobnej architekturze, widzę w podobnych ludziach, którzy również przyjechali zewsząd, głównie ze wschodu. Max Bert przyjechał do Wrocławia po tym, jak wyjechał ze Szczecina. Wrócił na chwilę. W Szczecinie realizuje budynek Straży Pożarnej Portowej i szkołę. Tylko okna tam grają. I zobaczcie teraz na budynek jego elektrowni. Modernistyczna prostota to już jest to, co przyniosła pierwsza wojna światowa i ten pęd ku prostocie, takie funkcjonalne, konkretne, bardzo budowle. Zostawiliście Szczecin wasz tak naprawdę luz, bo tak was zapamiętam, jako takich ludzi, którzy kompletnie nie przejmują się, czy pada, czy wieje, czy jest zimno, czy ciepło i że wy jesteście cały czas energetyczni. Ja za dźwiękiem szedłem, bo próba była wcześniej, nie? No i zostałem. Namaluję ci obrazek bez postaci trzymających się za rękę. Wszyscy we Wrocławiu kojarzą absolutnie Wzgórze Polskie, ale to była przestrzeń, którą się zazwyczaj mijało. Tam nikt nie przychodził z kocykiem, z leżakiem. Teraz myślę, że wszystkie osoby, które chcą na świeżym powietrzu poczytać, porobić jakieś ćwiczenia, posłuchać muzyki, po waszej prezentacji będą tam zaglądać i tak naprawdę to wy zwróciliście nam trochę tą nową przestrzeń. Szczecin z Wrocławiem powinien intensywniej współpracować. Myślę, że to jest dobra okazja, ta koalicja miast, żeby Szczecin się częściej pokazywał we Wrocławiu, a może nawet Wrocław w Szczecinie.